Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że znowu widzimy się na kanale Czytam Wolubię. Dzisiaj zapraszam Was na obgadanki. Mam przed sobą kilka książek, które opowiadają o różnych zawodach. Bardzo lubię czytać takie książki. To nie są jedyne, które przeczytałam, ale to są te, które są albo niedawno wydane, albo takie, które czekały na mojej półce od bardzo dawna i niedawno po nie sięgnęłam właśnie. Zaczynamy od. Czegoś wybuchowego. Antyterroryści. Ta książka to seria wywiadów, jaką autorzy przeprowadzili z członkami najbardziej elitarnych jednostek sił specjalnych w Polsce. Są to antyterroryści, którzy albo już przeszli na, na emeryturę, albo też w dalszym ciągu służą w takiej formacji. Początek mnie trochę nużył, dlatego, że większość rozmówców wspominała najbardziej tragiczną, nieudaną akcję w Magdalence, kiedy to siły policyjne, siły antyterrorystów wpadły w pułapkę zastawioną przez dwóch przestępców. Jak wiecie, była tam wielka strzelanina, trwała wiele godzin. Poległo kilka osób, ale ta nieudana akcja miała swoje pozytywne strony. Otóż nasi rządzący wreszcie zauważyli, że jednostka antyterrorystów, która wkracza wtedy, kiedy zagrożone jest życie ludzkie, kiedy wiadomo jest, że przestępca dysponuje bronią palną, kiedy wiadomo jest, że zwykły oddział policji nie da sobie rady. Wtedy posyła się najlepiej wyćwiczonych komandosów, i wtedy właśnie rządzący doszli do wniosku, że taka jednostka musi być lepiej wyposażona musi dysponować lepszym sprzętem, lepszą bronią, lepszymi samochodami, że należy zainwestować o wiele więcej pieniędzy w przeszkolenie takich ludzi oraz wypracowanie pewnych norm. I ta akcja dała tak naprawdę podwaliny. Tym jednostką, które teraz mamy w Polsce. Oczywiście rozmówcy nie do końca mogą opowiadać o, o tym, co robili w pracy. To jest ściśle tajne. Ale niektórzy coś tam opowiadają o różnych wpadkach, o różnych ciekawych akcjach, o akcjach, które na przykład zostały sfilmowane i pokazane w telewizji. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jak zostać antyterrorystą, jak przebiega szkolenie, do jakiego rodzaju akcji tacy ludzie są wzywani, bardzo Wam polecam. Co więcej, jest tutaj poruszony jeszcze jeden aspekt, o którym muszę wspomnieć: otóż, aspekt tego, że antyterroryści no to jest budżetówka, więc oni nie zarabiają kokosów, chociaż praktycznie codziennie narażają swoje życie i zdrowie. Nie mają żadnego dobrego ubezpieczenia zdrowotnego, więc jeżeli doznają jakiejś kontuzji pod, podczas ćwiczeń czy też podczas akcji, najczęściej leczą się prywatnie za własne pieniądze, ponieważ gdyby czekali na zabiegi z NFZ-u, to byliby wyeliminowani ze swojej pracy na długie miesiące. Dlatego też wydaje mi się, że to ważna pozycja, żebyśmy też wiedzieli, kto tak naprawdę nas broni. Kolejna, podobna książka. To policjantki. Ona się ukazała zupełnie niedawno. Być może pamiętacie, że ją przedstawiałam w jednym z filmów pod tytułem Otwieranki, kiedy to była całkowita nowość, i powiedziałam, że może przeczytam jeden, dwa wywiady zajrzę do tego. Otóż przeczytałam ją od początku do końca, ponieważ zainteresowały mnie opowieści policjantek, z którymi rozmawiała autorka Marianna Fijewska. Te policjantki to są kobiety, które aktualnie służą w policji lub też takie, które zaczęły swoją pracę jeszcze za czasów PRL-u, a teraz już są na emeryturze. Wszystkie one opowiadają o tych sprawach, w które są zaangażowane, a najczęściej są to sprawy związane z przemocą domową. Policjantki często są wysyłane do domów rodzin ofiar wypadków. Kiedy muszą poinformować rodziny o tym, że coś złego stało się ich dziecku, ojcu, matce. Są to bardzo emocjonalne sprawy, ale policjantki to nie tylko to. Niedawno były protesty kobiet przeciwko polityce naszego rządu. I na pewno wiele z was zastanawiało się, jak te kobiety, jak te policjantki w mundurach mogą stać i występować tam przeciwko innym kobietom. Tutaj częściowo mamy odpowiedź na to pytanie. I jeszcze jedna rzecz. Policjantki bardzo często są ofiarami mobbingu, prześladowania w pracy, dyskryminacji. O tym też piszą i nawet założyły fundację, stowarzyszenie, które ma na celu zwalczanie tego typu zachowań. Także bardzo Wam polecam, bo myślę, że daje ta książka dość szeroką perspektywę na to, z czym zmagają się kobiety w polskiej policji. Zostajemy jeszcze przy polskiej budżetówce. I mamy książkę pod tytułem Belwsze. I powiem Wam, że ja sporo czytam książek o nauczycielach. I najczęściej są to książki, które bardzo krytykują nauczycieli, które są pisane pod tezę, że szkoła jest zła, nauczyciele są źli, że cały system jest do niczego. Natomiast ta książka jest po drugiej stronie tej barykady. Ona pokazuje nam tylko i wyłącznie. Wzorowych, cudownych, zaangażowanych nauczycieli. I oczywiście tacy są. Myślę, że większość nauczycieli jest taka, ale jak w każdym zawodzie, są też tacy, którzy się do niego nie nadają. To tacy, którzy, wiecie, opuszczają szkołę równo z dzwonkiem i niczym się nie przejmują. Więc zabrakło mi trochę właśnie tej perspektywy z, drugoj, z drugiej strony, że szkoła to nie tylko ci zaangażowani, którzy z własnej woli przeprowadzają, nie wiem, konkursy, prowadzą kółka zainteresowań, które są zupełnie niepłatne, którzy poświęcają się, prowadzą, robią projekty, wyjeżdżają z uczniami na wycieczki, itd., itd. Owszem, jest ich mnóstwo i oni się bardzo poświęcają, ale nie wszyscy są tacy. I tutaj zabrakło trochę właśnie informacji o tych, którzy nie powinni w szkole pracować, ale w niej pracują. Kolejna książka to taka, która trochę u mnie postała na półce i w sumie nie wiem dlaczego. Podejrzewam, że spotkałam się z jakimiś recenzjami, które ją krytykowały pisały, że jest nudna. I ja po nią sięgnęłam dopiero niedawno i powiem wam, że się zakochałam. Jak ją zdjęłam z półki po południu, tak skończyłam ją przed nocą. Jednym ciórkiem przeczytałam pamiętnik księgarza. O czym to jest? Jak nazwa wskazuje, jest to pamiętnik, który jest prowadzony równo jeden rok. Księgarzem jest prawdziwy księgarz, który ma swój antykwariat w szkockim mieście, pod, ty pod tytułem, w szkockim mieście nazywającym się Wigtown, i tam stara się jakoś utrzymać na powierzchni. W tej książce, w tym swoim pamiętniku, opowiada o funkcjonowaniu tej swojej księgarni antykwariatu. O swoich klientach, o swoich współpracownikach, o festiwalu książkowym, który się odbywa w tym mieście latem i który dla księgarzy jest okresem żniw, kiedy oni najwięcej zarabiają. Opowiada też o takich miesiącach i takich dniach, kiedy tak naprawdę nic się nie dzieje. Ale co mnie najbardziej zaskoczyło, to to, że praca antykwariusza odbiega całkowicie od tego, co o niej myślimy. Pewnie Podobnie jak ja, wyobrażacie sobie, że taki antykwariusz, księgarz, to obsługuje klientów i głównie czyta, kiedy nikogo nie ma. Otóż nie. Okazuje się, że właśnie ten, ten książkowy antykwariusz bardzo dużo podróżuje, bardzo dużo jeździ, ponieważ kiedy ktoś ma do sprzedania jakiś księgozbiór, dzwoni do niego do antykwariatu, on się umawia na wizytę, przegląda książki, które są tam dostępne, wybiera dla siebie, co go interesuje. To znaczy to, co może zainteresować klientów jego antykwariatu, po czym pakuje to w kartony, znosi do samochodu, zawozi do swojego sklepu, tam znowu te kartony musi wnieść, musi je przejrzeć, zaksięgować czy wprowadzić do jakiejś bazy danych i jeszcze raz te książki przenieść na półki. Więc z tego, co on tam. Wyliczał to rocznie przenosi kilkadziesiąt ton książek, co odbija się na jego zdrowiu i na jego kręgosłupie, więc to było dla mnie naprawdę ogromnym zaskoczeniem. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do przeczytania tego pamiętnika księgarza, bo takich zaskoczeń tutaj jest o wiele więcej i czyta się to naprawdę bardzo uroczo i z wielką przyjemnością. I kolejna książka, która bardzo mnie zachwyciła, naprawdę bardzo. To jest książka napisana przez mężczyznę, który pracuje w szpitalu, zdaje się w Londynie, ale nie jestem pewna, gdzieś w Anglii w szpitalu, gdzie jest neurochirurgiem. Ale jego pacjenci to są dzieci. On pracuje na neurochirurgii dziecięcej. Książka nazywa się Neurochirurg i autor opowiada o tym, co robi w pracy. Ale nie są to tylko i wyłącznie opisy. Operacji. Oczywiście szczegóły medyczne też tutaj znajdziemy, ale tak naprawdę jest to opowieść o ludziach, o ich tragediach, o ich nadziejach, o zwycięstwie nad chorobą, ale czasami też o przegranej. Co mnie tutaj bardzo zachwyciło, to to, że właśnie autor skupia się przede wszystkim na człowieku, na pacjencie i na jego rodzinie. Tak jak twierdzi, jego pacjentem jest cała rodzina, ponieważ kiedy rodzice poznają tragiczną diagnozę. Dotyczącą zdrowia dziecka, ponieważ no nie oszukujmy się, każda diagnoza związana z operacją przeprowadzoną na mózgu czy, czy na y, kręgosłupie dziecka jest to informacja tragiczna. Ten lekarz nie zostawia ich samych sobie. On z nimi pracuje, on z nimi dużo rozmawia, on wyjaśnia, przedstawia za i przeciw, przedstawia nadzieje, przedstawia zagrożenia. On uważa, że jego pacjentem. Jest cała rodzina i wszystkim należy poświęcić uwagę. Bardzo Wam polecam tę książkę. Jest naprawdę świetna. I jeżeli jesteśmy już w takich sprawach medycznych, to mam jeszcze jedną książkę, która nazywa się bardzo dziwnie. Otóż jej tytułem jest Nie bierz do ust ręki umarłaka. Wydawałoby nam się, że to będzie jakaś komedia, ale nie. Ta książka opowiada o pracy kryminali, kryminalistki sądowej. To jest taka osoba, która pojawia się na miejscu przestępstwa, na miejscu zbrodni i zbiera ślady. To znaczy, zbiera odciski palców, zabezpiecza różne substancje, zabezpiecza krew, jakieś pyłki. Wszystko, co tam jest w stanie znaleźć, to musi zabezpieczyć, aby następnie zbadać to w laboratorium. I pomóc w ten sposób w rozwiązaniu sprawy kryminalnej. I autorka tej książki przez wiele lat pracowała na takim stanowisku. I co ona tutaj twierdzi? Że absolutnie nie powinniśmy się sugerować tym, co widzimy w serialach telewizyjnych, ponieważ technik kryminalistyki na pewno nie jest piękną, długowłosą kobietą przychodzącą na miejsce zbrodni w szpileczkach i pokazującym palcem, że to, to, to trzeba zrobić. Absolutnie nie. To jest człowiek, który babrze się we wszystkich możliwych brzydactwach, jakie wypływają z człowieka, czy też jakie znajdują się na miejscu zbrodni. To człowiek, którego nieraz oblezą robaki. To człowiek, który może przypadkiem mieć rękę umarłaka w swoich ustach. Także ja wam to polecam, całkiem fajnie się to czyta. I ostatnia książka, o której chciałabym wam powiedzieć to może nie dotyczy konkretnie zawodu. Natomiast jest to książka, która nazywa się Gdybym była książką. Gdybym była książką. Książka dla dzieci. Bardzo fajna. Tutaj ktoś mówi, nie wiadomo kto. Wszystkie zdania brzmią podobnie. Gdybym była książką, poprosiłabym, żeby nigdy nie traktowano mi jak ozdoby na półce. Albo gdybym była książką, nigdy by mi się nie spieszyło do słowa koniec. Ona jest bardzo fajnie ilustrowana. Zwracam Wam uwagę, jeżeli chcecie na prezent dla jakiegoś dziecka lub na prezent dla siebie, to wydaje mi się, że to będzie bardzo udany wybór. Moi drodzy, to wszystkie książki, o których Wam chciałam dzisiaj powiedzieć, ale zanim skończymy, to chciałam Was poinformować, że wyniki rozdania znajdą się w opisie pod tym filmem, ponieważ teraz, kiedy nagrywam jeszcze ten film, można się zgłaszać w rozdaniu, które ogłosiłam w poprzednim filmie. Także sprawdźcie, kto wygrał. I dziękuję wam bardzo za uwagę. Liczę na komentarze, w których napiszecie, co chcecie przeczytać i dlaczego neurochirurga. I widzimy się już niedługo. Pa 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 pa. pa.